W miniony piątek, 16 października 2009 roku, do Wierzchnej przyjechała ponownie komisja konkursowa oceniająca wsie zgłoszone do konkursu Piękna Wieś Dolnośląska. To już druga wizyta komisji, która podejmuje decyzję o wyborze laureata spośród dwóch kandydatur, Wierzchnej i Mościska. W pracach komisji uczestniczyli Bogusław Wijatyk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Paweł Czyszczoń, dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Anna Malinowska, pracownik Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Konkurs miał być rozstrzygnięty do 18 września, ale prace komisji konkursowej przedłużyły się. Okazało się również, że konieczna jest dogrywka pomiędzy dwoma miejscowościami, Wierzchną i Mościskiem. Mieszkańcy Wierzchnej mocno napracowali się na to, aby zdobyć główną nagrodę. Wykonano wiele prac porządkowych na terenie całej miejscowości. Ale komisja doceniła również działalność kulturalną mieszkańców i ich zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz swojej miejscowości. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w naszych skromnych progach. Po raz drugi, szanowną komisję. 3 września wydawało nam się, że zrobiliśmy wszystko, żeby wybrać dobrze. Okazało się, że udało się. Dzisiaj gościmy Was, szanowni nasi goście, i postaramy się zaprezentować tak naprawdę, jacy jesteśmy. Bo 3 września było pokazem, jak mieszkamy, gdzie mieszkamy, jak nasze otoczenie wygląda. Dzisiaj chcemy pokazać, jacy my jesteśmy. Bo to naprawdę wieś ożywia, jak nam to dobrze gra, co potrafimy. We Wierzchnej, jak w każdej wsi, najważniejsza jest wspólnota. Bez tej wspólnoty wieś praktycznie nie istnieje. Staje się to jakieś skupisko ludzkie, w którym nie występują więzi. I to, że Wierzchna doszła do ścisłego finału w konkursie Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską, świadczy, że ta wspólnota tu jest. Najważniejszym zasobem są ludzie. I od tego się zaczyna. Ludzie dbają o drogi, o chodniki, dbają o własne zagrody, o kościół, o zieleń. I od tego się zaczyna, bo można inwestować w te wszystkie rzeczy, właśnie w droga, czy płoty, czy inne. Ale jeżeli ludzie o to nie będą sami dbali, to zniszczą, albo to samo się rozpadnie. Więc najważniejsi są ludzie. A zadaniem gminy, województwa jest wspieranie tego procesu. I cieszę się, że Wierzchna tak wysoko zaszła. Niezależnie od tego, czy zajmie pierwsze, czy drugie miejsce, bo drugie jest gwarantowane, świadczy to o ogromnym potencjale i mieszkańcy wsi są tą grupą społeczną, która najlepiej wydaje pieniądze. Oglądałem każdą złotówkę kilka razy. Jedna złotówka, wyliczono to w kraju, daje 4-5 zł inwestycji prywatnych. W żadnym programie, żadnym unijnym tak nie ma świetnie, jak właśnie jest tutaj we wsi. I myślę, że Wierzchna będzie takim przykładem dla innych. Będzie jeden z 2500 wiosek, jedną taką najlepszą, która będzie dawać przykład innym Dolnoślązakom, jak należy rozwijać swoją miejscowość. Wierzchna niezwykle malownicza i piękna wieś. Mam nadzieję, że już jest doceniona, a będzie jeszcze bardziej.
posiada też unikalny zespół osadniczy. Mianowicie wychodzi na to, że i część wieży mieszkalnej i kościół był budowany w XIII wieku. Jeśli to się potwierdzi, to będzie najstarszy zespół możnowładczy na całym Dolnym Śląsku. Więc tego typu zabytki pokazują, jak bardzo szacowną i starożytną jest to miejscowością jest Wierzbna. Grodzisko na Skałce też to potwierdza. Także tylko zaprosić turystów, żeby odwiedzali to tak szacowne i tak historyczne miejsce. Mam nadzieję, że wasza aktywność też, aktywność mieszkańców, którzy zorganizowali na przykład zespół tańca dawnego, jest chór, będzie też przyciągała turystów ciekawych. Co to za dziwni ludzie, którzy w takiej małej wiosce, liczącej kilkaset mieszkańców, tyle inicjatyw podjęli. Wielkość człowieka lepiej wzroka nad nie mierzy. Centymetrom wzrostu też lepiej nie mierzy. Wielkość człowieka jest sama w sobie. Mierzona tym, co myśli, tym, co czasem powie. Mierzona odruchem bezwarunkowym zwanym. Tym, jak żyje. Jak innemu jest się oddany. Wielkość człowieka niewymierną, gdy się zdaje, mierzyć należy tylko to, co bierzemy, z tym, co komuś się daje. Nie liczą się chęci ni też zamiary. Ważnym jest być szczerym w chwili wymagającej ofiary. Wielkość człowieka ta udawana nikomu nie przyniesie satysfakcji. Nigdy nie będzie uznana. I choć ten mały nie równa się dużemu, jest na tym świecie dzięki zamysłowi Bożemu. Bo można być wielkim, postury małego. Można być nikim, udając wielkiego. W trakcie dogrywki mieszkańcy Wierzbnej przygotowali prezentację twórczości artystycznej mieszkańców, występy artystyczne oraz prezentację walorów krajoznawczych swojej wsi. Ten niewątpliwy sukces całej wsi był możliwy dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu. Koła gospodyń wiejskich, rady sołeckiej, sołtyza, radnego, księdza proboszcza, strażaków, sportowców, dziewcząt zespołu Kiara Stella. Co roku odbywa się u nas impreza pawana, tańca dawnego, we współpracy właśnie z Fundacją Zamku Chudów. I zawsze co roku po tej imprezie wyjeżdżamy do Wrocławia na warsztaty taneczne, które odbywają się na Uniwersytecie Przyrodniczym. Uczą nas najlepsi nauczyciele ze świata. W tym roku mieliśmy zajęcia z panią Bruną Gondoni, ze świetną nauczycielką, która pochodzi z Włoch.